Cześć tu! Oluś I tatuś, siemanko, niezłe co? Dzianko. Nie, dzisiaj nowościanko, dzisiaj zajrzymy, bo już wkrótce będziemy odpakowywać 9. serię. Czyli, ale nie kop, kochanie, czyli Guardians of Kazum. Tak się nazywa 9. seria, bo już przypominam, że Super Finksy nie nazywają się numerycznie, tylko mają swoje nazwy. Ostatnio było... A ciekawe, czy w 10. serii znowu zmienił nazwę. A teraz Guardians of Kazum. I co tam fajnego? Zaraz zobaczymy, obejrzymy, też włączymy jakiś filmik, jak ktoś już odpakowuje w Hiszpanii, bo jak wiadomo, najszybciej mają w Hiszpanii. I będziemy śledzić co i jak, ale najpierw włączymy taki wprowadzający, który będzie nam mówił co i jak się dzieje. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczkach w górę, o subskrypcji, ten kto jeszcze nie subskrybuje i o dzwoneczku, żeby was informowało, że jest... Nowy filmik. A propos filmików, może dzisiaj będzie nowy filmik na moim kanale, a może jutro. A może jutro, a może pojutrze, ale na pewno Oluk przygotowuje, tak. Bo super grę o Zinksiorach, którą tak, tworzy która sam. Która się nazywa od biedniejszego. Od najbiedniejszego Zinksa do najbogatszego. Okej, okay, dobra. Mniej gadania, lecimy teraz do komputerka. To się przenosimy. Dobra, jesteśmy tutaj i to jest właśnie wprowadzenie. Ja postaram się troszkę potłumaczyć, co tu będzie. Oglądamy. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało pierwsze informacje, jakie się pokazały. Magic Box. Oczywiście z firmy Magic Box. Prezentuje nową serię Super Things. 80 nowych charakterów. Hiroshi vs. Williams, czyli złoczyńcy. 6 nowych Kazunkidów, czyli te postacie takich. 12 nowych wehikułów. I nowy ultra rzadki pojazd. Ultra rzadki bohater. Czy jesteście gotowi? To krzyczymy. 5, 4, 3, 2, 1 i... Guardians Kazum! Tak się nazywa, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Dobra, lecimy. Co tam ciekawego się pokazało w innych filmach? Mucha. Dobra. Mucha. Zobaczymy pierwszy film. O, Olek, przestań. Pierwszy filmik. Oluś, przestaniesz? Zobaczymy, chyba to jest ten pierwszy filmik, taki zwiastujący, reklama. Patrzymy. Jest. Zobaczcie, są jacy? Krystaliczni, czego wcześniej nie było. Poczekaj, ściszę trochę. Specjalne ataki w tych nowych wehikułach, czyli pojazdach. I nowy super ultra rzadki. Teraz są te w puszkach. Takie w puszkach i to... Poczekaj, kochanie. Dobra, ale kochanie, teraz nie mucha, no wiesz co, wiecie co. To nagranie, nie zabijajcie zwierząt, robaczków. Wszystkie są przydatne. To było w pierwszym, zobaczymy, co tu, a tu będą pokazane, jakie są figurki mniej więcej, a na końcu włączymy, a patrz tu. A na końcu włączymy. Jak jeden pan odpakowuje i zobaczymy, czy on trafi ultra rzadkiego, a ten ultra rzadki jest połączenie z Kazunkida z Neon Blastem, tak mi się wydaje. Jeżeli mam rację, Olek stawia mi kolację. Ale weź no knóżki, no luniu, poncuniu. Dobra, włączamy, poczekaj tylko ściszę troszkę, żeby... A, jest ciszej. Włączamy i oglądamy. Patrz tu. To jest no Kazum Blast, czyli tak, połączenie Kazum Kida pewnie z Neon Blastem. Te nowe kidy. Piła. Niestety jest to po hiszpańsku. Oj, gitara. Bo wiemy wszystkim nara, jak zagra nam gitara i tu keczupik. Nie. Hamburger, ale strzela z keczupu. Super, a ta postać z czego strzela? Co to jest? O nie, ona jest szalka. A to jest ten, widziałeś? To jest pięść. Aha. A tutaj pączek tak zwany. I dobra, lecimy dalej. Złote. Złote. Miecz, a miecz już był, przecież tylko srebrny. Korony nie było. Drużyny Soccer Squad, czyli piłka jest piłka. O tutaj King, czyli rękawica, worek i złoty pas za mistrzostwo. Break. To jest słodycze. To słodycze jedzonko. To jest jakieś ciasteczko. Tu kolejne testy. Fast food. Fast food, tak jest.
I co tam jeszcze? I git, coś tam muzyczne. Z muzyką, muzyczne. Super, fajnie się to zapowiada. Myślę, że to będzie jedna z najlepszych, prawda? Serii. Przysuń się tu do mnie. Dobra, nie będziemy zdradzać wszystkiego. O, i był też znak stopu. Był znak stopu. Pamiętaj. Czwartej? Dobra. To lecimy teraz na koniec. A, jeszcze na koniec wam coś pokażę. Bardzo ciekawą na fanpage na Facebooku fanów Superfinksów, gdzie... Kochani, nie pukaj tam. Gdzie pokazują nowości, mówią swoje doświadczenia, znaczy doświadczenia, swoje spostrzeżenia na temat nowych Zinksów, starych Zinksów. Tam niektórzy się wymieniają, zaraz wam to pokażę, ale najpierw obejrzyjmy unboxing. Pierwszy, mam nadzieję, że niedługo, myślę, że na początku lutego też będziemy mieli taką paczkę. No zobaczymy. Uwaga, lecimy. Hola chicos, czyli siemano kolano, bo wy pewnie... Kazum, łączymy na cały ekranik. Ale będziemy przewijać, bo nie będziemy oglądać całych 9 minut. Dobra, zobaczmy, co tu trafił już krystalicznego. Poczekaj. Poczekaj, bo tu będzie... O! To chcemy. Czy chcesz te światła? Chcesz? Nie. Już jednego srebrnego trafił i krystaliczne karty. A to, co to są? To jest groszek. Groszek. Usiądź normalnie, schowaj nóżki. Groszek już był. Dobra, tu mamy żelowy. A to też jest podobny do takiego, jak był. To jest pasta. No ale była taka pasta przecież. No była pasta, tylko że dobra. A tu napisali 80 nowych. O, wiatraka nie było. Dobra. To jest pralka. A, pralka? O, jest, trafił. No nie wierzę. Poczekaj, zobaczymy, czy się ucieszy. A jutro? La sorpresa. Trafiłem ultra rzadkiego. O, jacie, ale gacie, ale ma małe niedociągnięcie. Widzicie? Tutaj albo farbka się przykleiła, albo coś się odkleiło od żółtego. Ale wygląda czadzior. I ma rękawice bokserskie. Ale czad. Musimy go mieć, prawda? Zrobimy wszystko, Olu, żebyśmy go mieli? Tak. Zrobimy wszystko, żeby go mieć. A jeśli widzowie wy go macie, powtórkę na przykład... Nie, no nie mają, jeszcze nikt w Polsce nie ma. Znaczy jak będą mieli... A, będą mieli. Oj, to, złoty pas, no, to... To usiądź na właśnie, usiądź. Jak będziecie mieli dwie, no, to nam przyślijcie jedną. Ale my postaramy się sami zdobyć, nic na was nie będziemy naciągać. Dobra, kończymy, nie zdradzamy, bo... Resztę zobaczycie u nas, a teraz pokażę wam fanpage, który nazywa się Super Funny Super Things. Są tutaj informacje, na przykład spostrzeżenia. Mam dowód na to, że Neon Blast nie poddał przemianie się z przyjemnością. Na początku każdy pomyślał, że osobą trzymającą telefon to Max. Tu jakieś teorie. Są też informacje a propos nowych. I też są reklamy, ale zobaczcie, jaki jedna... Ktoś chyba reklamuje, jakie torty robi czederskie. Co? Czederski? Torcik? Super Finksów? A, właśnie! I tutaj, jak widzicie, zobaczymy, czy powiększy, są złote skrzynki. Mam pomysł, żeby jedną taką otworzyć. Którą byś wolał? Bo to są... W tej złotej skrzynce są wszystkie albo z pierwszej serii, albo z drugiej serii. Wszystkie złote, srebrne i ultra rzadki. Takie, jak były w saszetce. To jaki byś wolał? Z profesorem K? Czy... Profesorem K. Czy z Enigmą i z, tymi z tą resztą? Chyba... I tych dwóch postaci nie mamy. Których? Tych Enigmy i profesora K. Nie, no wiem, a te resztę mamy? Kaktusa nie mamy. Kaktusa złote. Mamy. Mamy złotego kaktusa. Tak. A tu? Ale tego Lizaka i Dyni nawet. O, właśnie, no to widzisz, to chyba weźmiemy z profesorem K. Co wy na to? Piszcie, czy chcielibyście obejrzeć taki odcinek, gdzie otwieramy złotą skrzyneczkę. A ty byś chciał? Tak. No to spójrz tu, powiedz, żebyś chciał. To tak. Dajcie masę łapek w górę i nie zapomnijcie tak łapeczki pod tym odcinkiem. Ile łapek w górę? Ile? Tyś. Dwa gile. Nie, 500. Więc zapraszamy tutaj na Super Funny, Super Things. Można ciekawych rzeczy, są o jakichś różnych rzeczach, tak naprawdę o wszystkich seriach. Tam bym się schował, zobaczmy, co tutaj udostępnił. To pewnie jakiś teatrzyk, Kazum Kid. O, zobacz, poprzebierani. Ale czadzie. A gdzie to jest? To w Hiszpanii pewnie. Taki teatr, przedstawienie. Albo jakiś teledysk. Tum. Ale żeby nie było, że prawa autorskie. Prawa autorskie! Dobra. Okej. No to przenosimy się tu. I słuchajcie, kochani. Mam nadzieję, że też nie możecie się doczekać tej serii, bo wydaje mi się, że będzie jaka? Naj?
Lepsza. Najlepsza. Bardzo... Do tej pory najlepsza, najlepiej zrobiona seria. Do tej pory najlepiej zrobiona seria. Czyli tak, ale to tutaj. Wyprodukowano, że nic nie było zniszczone. Są dwie takie serie, ósma i pierwsza. I pierwsza. I zobaczymy, bo w końcu znowu się pojawiły jakie? Krystaliczne. Jestem niesamowicie zniecierpliwiony, żeby je otworzyć. No czekamy już wkrótce, a też już wkrótce oficjalnie w Polsce pojawi się ósma seria, czyli Kazum Kid. I będzie, no nie wiem, też na początku lutego chyba, a albo kiedy, w połowie. A kiedy właśnie będzie w Aspekto dziewiąta? A nie wiem, no na początku lutego, wiesz? Czyli za ile? No za jakieś 7, 8, 10 dni. No, no zobaczymy. Tak za mało krótko, właśnie, czyli to już jest naprawdę blisko. Dobra, spadamy, trzymajcie się cieplutko i ramy, to się nie posiusiamy. Pa, hej, pa, do zobaczonka, pa!